YZF. YZF chyba. Czy Uber? Kurde, nawet nie wiem. Dobra. 125. Kolejna, którą mam w swoim garażu. Myślałem, że będzie mniej wygodne, bo akurat tu nie jeździłem jeszcze. Ale nie jest tak źle. ZF to jest raczej. Żeby się pomyliło z tym wszystkim. No, no i to jest chyba... Ona jest chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o... gabaryty. Na drugim miejscu tą, co mamy tu ono z gabarytami. Ta 125 wam pokażemy, ona jest no dość duża, tak samo jak ten, jak tu ono. Też jak na 125 to jest dość wysokie, szerokie siedzisko. A ta jest ZF. Ona jest dość duża, jeśli chodzi o przedział 125. Przy moim metrze 71, no to już palcami dotykam. A ona gdzieś tam by stała z boku, gdzieś przy sklepie coś, to ona nie wygląda na 125. Ona wygląda zdecydowanie na więcej. Kwestia pojemności, nie? Ale myślałem, że będzie gorzej, bo tutaj jest taka bardziej pozycja sportowa, leżąca. Ale tragedii nie ma, ale czuj, że się w dobrej połowie człowiek opiera tutaj właśnie rękoma na kierownicy. Jesteś bardziej pochylony niż na tułono. Tułono to jest prawie prosta pozycja, no dla mnie najwygodniejsza. A to takie zacięcie ma sportowe, no to już nie chodzi o pojemność, ale tak jest zrobiony motocykl, no i koniec. A no wizualnie ona dość ładnie wygląda. Też będę wystawiał na drugi rok. To jest, jak pamiętam, 2013 rok. I jak ktoś lubi tego typu zabawki, no to całkiem spoko. No, 70 sobie pykamy na szósteczce, nic je nie szarpie. No, na przykład tu ono już by szarpała. Tu ono lubi mieć wyższe obroty. To mam ile? 5500, a tam tak jak jest 6,5-7 to jest... Powiedzmy tak, jakbyś powinno. Nie wiem, czy to będzie widać, może tu staniemy. Jak to wygląda tak na szybko? No przecież nie będziemy robić nie wiadomo czego, przecież każdy mniej więcej wie, jak to wygląda. Ale jest duża, zdecydowanie jest duża, największa z tych wszystkich 125, które mam. I tak to wygląda. Ona jest w ogóle wysoka. Dość szerokie siedzisko, jak na 125. Czasza tak wygląda. Eberka. No, ładna jest, no wiadomo. Kwestia gustu. Kto co lubi. Ale jak chodzi o te 125, to jest jedna chyba z ładniejszych. Także no... Moim zdaniem. To ja najbardziej ma takie zacięcie jakby sportowe, jeśli chodzi o... No ten całokształt, tak, tego sprzęta. Ale myślę, że będzie gorzej, ale nawet nie jest tak źle. Jedziemy tą samą trasą, co jechałem dzisiaj tu ono. Bo po prostu mi się nie chce już dzisiaj
kilometrów robić, a jeszcze będę jechał 600 w inne miejsce, bo mam pewną sprawę. Także nie będę jechał specjalnie na miasto 600. 600 tą MBR-ką, no bo po co? Moje takie na co dzień moto to jest ta właśnie XO600 z 2010 roku i nie mam, po prostu wszędzie jeżdżę, do niej przywykłem, tak, że mi pasuje. A 125 taka po prostu ciekawostka w koło komina i tyle. No ale jak wspomniałem, ta jest największa. Najbardziej przypomina taką jakby no sportówkę, no. Pojedziemy może prosto, bo wcześniej jechaliśmy w prawo. To pojedziemy sobie prosto teraz. No i w każdym bądź razie no najbardziej pasuje mi pozycja z tych wszystkich motocykli, które mam. A jak wspomniałem, mam 7 sztuk. To nie jest tam jakiś handel czy coś, po prostu no tak pokupiłem kiedyś, sobie tak stoją mi. Nie wiem, no po prostu miałem taki kaprys i tyle, no. Nikomu się tłumaczyć nie muszę, że mam 7, no po prostu mam, no i tyle. Ale o co chodzi? No chodzi o to, że teraz tą EBR-ką, no pierwszy raz praktycznie jadę, bo ją akurat kupiłem w tamtym roku. Także, no, dopiero jest, jakby powiedzieć, test. Bo też ja się w koło komina przyjechałem, no to tam jest nic nie znaczy. Teraz dopiero mogę się wypowiedzieć, ale jest też trochę zakurzona, bo ostatnio wiało, a ona stała ze 4 czy 5 dni na dworze, była wyjęta. ,500 przebiegu. No i tak samo mówię, do 70 sobie takimi boczkami. Jeszcze by mi została do pokazania ta Respolka 125R. No ale to ja wiem, czy warto, no po prostu może gdzieś jak wyjadę, to po prostu nagramy tylko tyle, że się jedzie. No bo to jest to samo, co wcześniej nagrywałem tą CBR-ką białą. No to jest to samo, no co tam jest innego. Biała jest 2015, Respolka jest 2016 i tym się różnią, no. No i kolorem, no bo to jest inne, wiadomo, inne zwornictwo jest. Ale wracając, to i tak najwięcej jeżdżę tą 600, no bo po prostu, no, przypasowała mi. Myślę, że jakbym ją sprzedał, to kupię takie samo. Tylko, że bardziej może w prawo. Bardziej Nakeda. Bo ta jest ta z tą owiewką, Diversion, czy tam Diversion, jak to się czyta. No i taka po prostu była blisko mnie. No i taką kupiłem, no. A faktem szukałem typowo Nakeda. Jak to jest 2010 rok, no to wydaje mi się, że będę szukał, jeśli oczywiście posprzedaję wszystko, no bo to czasy są takie, a nie inne. Mówię, pali się, nie pali. Ale jeżeli bym to wszystko posprzedawał, to bym kupił z powrotem XZ600, ale w Nakedzie, no i jak najwyższy rocznik, no. Nie wiem, do którego to roku było produkowane, no bo nie wiem. Kiedyś tam gdzieś czytałem, no to tam się wiedziało, jak to wszystko wygląda. A teraz po prostu jest, bo jest. Tylko, żebym brał w Nakedzie. Jest dla mnie wygodne, fajne. 600 jest dla mnie w sam raz. No kopa to ma, no bo 80 koni to nie okłamujmy się, nie jest mało. A ja też tam nie potrzebuję jakiegoś litra czy coś, żeby to tam... A tym bardziej tak to jest, takie sportowiec jakby. No bo jest sportowiec, tylko że ma pojemność 125. Ale no to małe skręty są, no każdy wie, kto jeździł. Małe skręty, żeby zawrócić na takie ulice, to pewnie musiałbym się jeszcze naddać. No bo to takimi motocyklami nawet 125, no to już... Trzeba się bardziej w zakręty kłaść, a nie skręcać, powiedzmy, że tam... jak przeciętnym motocyklem, że się bardziej te widełki na boki wychylają,
Większy skręt po prostu jest. A tu jest gdzieś wcześniej ta blokada, no i... No ale tak, takie są te motocykle, no i czy to jest 125, czy wyżej, no to one takie mają małe skręty. Ale w trasę, no w trasę też się pewnie da, no bo to wiadomo, że wszystko się da w trasę jechać. Ale wolałbym Aprilię Tuono, no tą, którą mam, no bo dla mnie wygodniejsza. Po prostu. No, 70 cały czas sobie tniemy. Można sobie śmiało popatrzeć na prawo, na lewo. I o to w tym chodzi. Ale wracając, to mówię, no ta jest największa. Na przykład te CBR-ki, które mam, dwie. No to tak wspomniałem wcześniej, całymi nogami przy moim wzroście, 1,71 m. To tak dla informacji, aby to się po prostu kupić. No to ja prawie, że całymi nogami dotykam. W Aprilii Tuono już nie, no bo już palcami. Ona jest większa gabarytno, wizualnie jest po prostu wyższa i też to wspominałem wcześniej. Szersze siedzisko, tak dalej. No a ta BRK, no jest największa. Jest najwyższa. No to wizualnie to ona sprawia wrażenie, no mówię, 250, 300. No aby ją tak postawić koło innej 125, to naprawdę te inne znikają przy niej. Tu przy tym. Co teraz ją jadę. No bo taka jest, no, taka jest konstrukcja i tyle. Taka chatka. Ale do pojeżdżenia to jest jak najbardziej. Jak ktoś lubi takie coś, to... Zakurzona, kurde, mogłem ją chociaż troszkę przemyć. To ze 4 dni stało. Zbiornik ma dość duży, też tak samo. Wizualnie, jeśli chodzi o to, no to... Wizualnie jest duże. No i to jest ta kierownica, o której mówiłem wcześniej, jak Tuono jeździłem. Że to jest ta kierownica taka właśnie jakby ścięta w dół, że chcesz, nie chcesz, musisz się położyć. A Tuono ma zwykłą kierownicę jak... No zwykły przycięty motorek, jak to jest zwykły, normalny, taki wszędołaz. A dla mnie wygodniejszy, bo jestem bardziej wyprostowany, no to... Wiesz, ile się bardziej do tyłu szereg odchyla wtedy na tym motocyklu. A tu jest takie właśnie, tak samo w CBR-ce, jest coś takiego. Ale tak się jedzie, o, 70. Do 80. Żadnych wibracji nie ma, aby ktoś był ciekawy. Taka przelotówka jest w sam raz, 8 dyszek. 7000 obrotów, a jest 12. Czyli to jest takie jakby, można powiedzieć, ekonomiczne. Spalanie. Silnik nie wariuje, no bo po co mu dawać jakieś obroty, a to przecież nie potrzeba w tym momencie. A to jest te 125, ja sprawdzałem tylko tak z ciekawości, no bo na przykład agrometem jeździłem kiedyś. To była też taka, jako kolejny motorek, taki po prostu, no, w koło komina. No to też testowałem, no, jak był naprawdę dobry wiatr, dobry, tak teraz. No teraz jest słońce, ale tego tutaj na kamerce nie słychać, ale szarpie dość dobrze ten wiatr. No to na przykład takim barometrem to już 90 i więcej nie chciał. No ale to jest 90 licznikowe, no a ile było w rzeczywistości, może było z 80. Nie sprawdzałem nigdy GPS-u, bo takiej potrzeby nie miałem, no. Ja nie kupiłem barometra po to, żeby go testować, ile on pojedzie, tak dalej, tylko po prostu chciałem mieć coś taniego. Tanie części, bo myślę, że to będzie troszkę gorzej niż tam na forach, że łomach to się psuje. Nie, nie psuje się wcale. Nic się nie psuje. No i ja, chodziło mi o części, że części tam, cylindry, właśnie czego, tłok, tak dalej, no to wszystko jest dostępne, no nie wiem jak teraz, no bo... A tak samo jak na AliExpressie patrzyłem ostatnio, żeby zamówić parę rzeczy.
do Raspberry Pi, tam mam 4+, to jest ta 8-gigowa wersja. No i tam też jakieś, no te czujniczki, nie czujniczki chciałem pozamawiać. No to od tych gości, od których brałem, zawsze było tam, powiedzmy, nie wiem, do 30 zł przesyłka, na przykład, do 30 zł, nie wiem, 25, 15, no to zależy tam, ale to wszystko tam wyszło, co się kupiło, u kogo, tak dalej. A teraz jest, proszę Państwa, kupujesz coś za 5 dyszek, przesyłka 150 zł. No i tak to wygląda. Pojedziemy może w lewo, bo tam w prawo to na tej wioski nie chcę się za bardzo jechać, bo jeszcze mówię, mam trasę do zrobienia, także no raczej nie będę jechał. Możemy w prawo albo prosto pojedziemy. No i chciałem właśnie pozamawiać te czujniczki jeszcze, bo tam do zabawy sobie chciałem tam takie czujniki wykrywania zmiany koloru. Bo czujniki z Mieszku tam, powiedzmy, już tam sobie tam wcześniej pokupiłem dla zabawy, coś się może zrobi z tego, może się zrobi jakieś żaluzje zewnętrzne na chacie, że podczas jak będzie zmieniać, po prostu będzie się już robiło szarówka, to się będą automatycznie same zamykały. No po to jest, oraz Raspberry Pi, te zestawy są płytką prototypową, żeby się po prostu bawić, no a to jest fajne, bo coś sobie można zrobić, wymyśleć, no i złożyć, no coś takiego na jakichś przekaźnikach. Czy to 12 czy 230, no to tam już jest kwestia projektu. No dlatego mówię, teraz poruszyłem ten temat, no bo kwestia części. To, że wtedy było to jeszcze w miarę tak dostępne, jeśli chodzi, znaczy dostępne, w miarę takie przyzwoite ceny, jeśli chodzi o transport, no a jeżeli transport zdrożał, nie wiem, 500%, no to już przecież nie nasza wina, tak? I dlatego tego Rometa miałem, no bo zależało mi na czymś, co jest w stanie w eksploatacji, albo co się stało, to po tych wszystkich opiniach na internecie. A tu się okazało, że tu się nic nie działo z tym. Ale jak mówiłem, jak się dba, tak się ma. Ja tak widać nie wyżynam, nie potrzebuję tego. Jak się olej zmienia, to się zmienia, powiedzmy, ja co roku. Ja nie patrz, ile przyjechałem. Przychodzi sezon, powiedzmy, jest wiosna, no to wymieniam i tyle, no. A czy ja przyjadę, nie wiem, 500 km, czy ja przyjadę 1000, ja tego nie zapisuję. Chyba, że faktycznie któryś motocykl będzie stał, że z nim tylko wyjadę na zakupy i z 5 razy to wszystko, to wtedy będę wiedział, że nie warto, no bo po co. No ale jak ja tak wyjeżdżam raz tym, robię po 100 km, no to przecież musiałbym wszystko na kartce zapisywać, a po co? Przychodzi sezon, wymienia się olej. No i też czasem płyn sobie zmienię chłodniczy, czy tam chłodzący. No bo płyny też się przegrzewają. To nie jest tak, że sobie go zmienię tak samo jak olej raz w roku, bo to jest bez sensu. No wody nie leję, no bo wody to wiesz, bez przesady. Wodę to można gdzieś wlać po drodze, jak coś by się, nie daj Boże, odpukać stało. To od kogoś wziąć wodę, czy kupić w sklepie, dolać, ale tak to się nie leje. No, ten zbiornik jest duży, kurde. No i płyty tak samo, te chłodzące. No i wtedy no wszystko jest okej, okay, no bo to... Ja miałem taki przypadek w pracy, gościu jeździł samochodem, dwa razy, mocny taki przypadek, taki ostry, jakby powiedzieć. Gościu pojechał Fordem, to był 2008 rok, Fordem Escortem pojechał, a to był ten już nowszy, ten wtedy, 96 rok to był. I gościu pojechał nim do Warszawy. Przyjechał z Warszawy, tam jakieś sprawy ułatwił. Ja wtedy pracowałem na kasach fiskalnych, byłem na CPN-ie, na jednym z pierwszych CPN-ów, które tam po prostu nabyłem aktualnie. No i ja patrzę, on tam mi się pyta, żeby, mówię, czy mam jakiś olej, coś. Ja mówię, no mam, kurde, mi się jakiś robak wpadł, muszę stanąć, żeby mnie nie użarł. Wyrzucimy dziada.
bo nie chcę, żeby mi tutaj coś poszedł. Już tak kiedyś miałem, że mi coś padło, mówię, a nie sobie jest. I nagle mnie... Daj mnie cycek zabolał, mówię, oho, dostałem strzała. I się okazało drugiego, trzeciego, mówię, co jest? A tak miałem z 7-8 dych. A to mi wpadła osa i ona gryzła cały czas. Kurde, mi później ta klata spuchła. Ja sobie teraz tak nieraz, jakby to powiedzieć, przemyślenia mam takie, że ja zawsze bez kasku jeździłem, ponieważ kiedyś nie było obowiązku kasku. Oczywiście nie miało się prawo jazdy, bo ja byłem za młody, żeby prawo jazdy w ogóle mieć. Ale to kasku, bez kasku się jeździło. A jak były później, to były tam jakieś prowadzone te orzeszki, czy co, to i tak tam tyle dawało, no. Może jakby jakaś cegła z góry spadła z niedużej wysokości, to ci pomoże, a tak to wiesz co? Twarz byś sobie i tak całą poobdzierał, by się wywalił. Ale do czego dążę? Do tego, że te robaki, no to robactwo to przecież kurcze, pamiętam, nam się odbijało do garda, może nie, do buzi mi jakieś takie brydle jakieś padło. To na szczęście mnie nic nie ugryzło, bo to już szpital od razu by był. Przemieliłem dwa razy, szybko wyplułem. Ale dostało się nieraz w głowę jakimś robaczkiem, no to prawie jakbyś kamieniem dostał, nie? No to takie... Także to, że te kaski były wprowadzone, nie pamiętam w którym to roku, ale to jest według mnie bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. To jednak jest, zdrowie to jest zdrowie. Jeździmy sobie też po okolicznych tutaj wsiach. To są okoliczne wsie gminy Opatówek. Gmina teraz prawa miejskie. Gmina jako gmina jest duża, bo tutaj obejmuje jeszcze dość taki sporawy obszar. Nie wiem, jak jest teraz ogólnie, trzeba by sprawdzić to po prostu w informacji, bo kiedyś to było chyba 10 tysięcy mieszkańców, ale to jako gmina. No i po takich wsiach właśnie okolicznych to jest całkiem spoko. Tu po lewo konie. To jakieś takie, nie wiem, czy to jest nauka tych koni, czy jazdy na koniu, czy po prostu tak dla rekreacji, bo wiem, że tutaj nieraz moi znajomi przyjeżdżają na te konie i po prostu sobie tam dzieci biorą i sobie ujeżdżają, a to jest chyba tak dla... Może i to jedno, przecież wiadomo, że może być i nauka, i może być i... że to oni po prostu te konie prowadzają i tutaj właśnie... O, tam w tej zagrodzie... Jeszcze chyba w pierwszym filmiku mówiłem, jak Yamahą jeździłem po Kaliszu. Jeszcze miałem MT-07, ale powiem, czy ją nie zdążę nagrać, albo zdążę. I nie zdążyłem nagrać, no bo gość ją kupił. MT też mi się podobają. Jak jeszcze ma fajny akcesoryjny wydech, bo to wiadomo, to jest Twin. Znaczy Twin, no podwójny ten, tylko że nie V-ka, wiadomo, też logiczne. Rzędowe, ale fajnie to brzmi po prostu. Tylko nie wiem jak wam, ale mnie się na przykład MT-07 już na wyższych obrotach nie podoba. Gdzieś jak się przegazuje coś na światach, to okej, okay, no bo to wiadomo. To jest nawet taki gościu, jest youtuber, on chyba mieszka w Londynie. Tylko nie pamiętam pełnej nazwy, Royal coś tam. I gościu ma dość ciekawy, fajny motorek, bo on ma Husqvarnę. To jest 900. Tylko sobie przypomnę teraz model tej Husqvarny, to wam powiem. I ona tak samo, kurde, jak ma ten akcesoryjny, to jak ktoś tam przekazuje, to aż ludzie poskakują. To jakbyście ten filmik mój teraz, który nagrywam, oglądali, to poszukajcie Royal o Nuda, N-U-D-A, Nuda, od nudesów. Husqvarna Nuda 900. Dość konkretny sprzęt, kurde, dźwięk na taką 900 ma naprawdę niezły. No i ta sama ta właśnie MT-07 też fajnie brzmi, no ale ja mówię, na wyższych obrotach mi się nie podoba, bo już gdzieś gubi ten fajny dźwięk tych dwóch cylindrów.
spoko, ta 700. Ona nie pamiętam dokładnie ile, ale ciutkę więcej miała newtonometrów niż ta moja Yamaha. Nie wiem ile, ale troszkę więcej miała. I ona też praktycznie gazem jak na jedynce, to też na koło się postawi. A dzisiaj okoliczne wsie będą na IBRC 125 RR. Może jak pojadę tam w trasę tam załatwić parę spraw, to się może też kamerkę weźmiemy, chociaż zobaczymy, czy będzie mi się chciało po prostu kombinować, bo jeszcze muszę na sierat skoczyć. To po prostu by się coś przy okazji nagrało. No powiem wam tak, wracając teraz do zapowiedzi ogólnie tych filmików, gdzieś tam jak robiłem ten, nagrywałem chyba tłono, nagrywałem czy coś innego, sam motocykl po prostu to tam przez, nie wiem, przez minutę czy tam ileś, ja ileś lat do tyłu kupiłem kamerę sportową, ja jej szukałem dość długo z tego względu, że mi zależało na 60 klatkach w 1080p, a wtedy takich kamer nie było za bardzo, no po prostu nie było, było 25 klatek, tak czy tam jak w telewizji czy tam 24 w tej rozdzielczości oczywiście, a 720 mnie nie bawiło i to było tak dość dawno, że jak ja te filmy gdzieś tam umieszczałem, jak rowerkiem jeździłem, to każdy, o kurde, jaką masz kamerkę, bo to wszystko płynne i fajny obraz, ale ta kamerka już ma naprawdę już nie wiem ile, no stara, kurde, nie wiem, z 10 lat, naprawdę nie wiem. A ona coś wygląda jak SJ Cam 4000 czy tam 6000, nie pamiętam tych modeli już. W 4K zdjęcia mogłaby robić, no ale to już nie o to chodziło. No ale co, no ja bym ją nagrywał cały czas. No tylko, że wiadomo, no czasy się troszkę pozmieniały. Teraz aktualnie mam tą najnowszą GoPro Hero 10 Black z akcesoriami. No ona nie jest tania, no ale jak chce się bawić jakieś tam nagrywanie czy coś, no to raczej no warto ją kupić, bo jest okej. Były tam jakieś opinie też, że się przegrzewa, no ale to musi być naprawdę gorąco, chyba mi się jeszcze nie zdarzyło. I nagrywać trzeba, bo ona nagrywa w 5,3K, także to jest dużo więcej niż 4K. No to wtedy może się przegrzewa, no ale kto tak nagrywa, jejku, to jest taka ciekawostka, można sobie gdzieś coś nagrać w domu, jakiś eksperyment, coś na dworze. I to mi też zależało, żeby miała dużo klatek. I tutaj na przykład teraz nagrywam w 60 klatkach, no bo no nie mam na razie żadnego zamysłu, żeby tutaj cokolwiek spowalniać. Ale ona też o tyle jest dobra, że w tym 1080p ona nagrywa 240 klatek i to jest prawdziwe 240 klatek. To jest fajne do spowolnienia, no. Mam kamerkę jeszcze w telefonie, która nagrywa w 1000 FPS-ach. To jest naprawdę sporo. Tylko oczywiście tam w niższej jakiejś rozdzielczości, ale do jakichś eksperymentów jest spoko. I te spowolnienia, jak robiłem, no to rzeczywiście są fajne. Nie ma tego przeskoku, wszystko płynne jest bardzo. Ale mi chodziło właśnie o to, żeby była w miarę dobra jakość. Tutaj jest ta stabilizacja, która na razie nie ma konkurencji. Mi głowa cały czas lata w prawo, w lewo, bo to wiatr i tak dalej. A to wszystko jest płynniutkie na tym, na ekranie. I to jeszcze nie jest stabilizacja na maksa ustawiona, ona jest na standard ustawiona. Także to jest super. Jakość obrazu jest super. Dźwięk. No i ta akcesoria też. No to fakt faktem, że no kamera nie jest tania, no bo nie jest tania. Kamera chyba 2600 sama, a gdzie jeszcze akcesoria? 400 media mod, to już masz 3000. Mikrofon chyba 300, taki malutki krawatowy. Jakieś tam bateria druga, no bo to wiadomo. No to tak, kurde, 3,5-4 tysiące trzeba mieć na to. No, ale coś za coś.
A wracając, mówię, tamtą kamerkę bym nagrywał jeszcze, bo ja ją mam, tylko ona już po prostu, no, szukałem ostatnio po internetach. Nie wiem, od czego to mi się zrobiło, już też tam w którymś filmiku mówiłem. Ona... Nagrywałem któryś motocykl i przyjechałem do domu, mówię sobie, zmontuję film. I widzę na ekranie, że jest plamka taka, mówię, kurde, plamka. Jakaś muszka mi pewnie uderzyła i ja tego nie widziałem i tak dalej. No ja tą kamerę wyczyściłem, tą całą soczewkę, obiektyw, bo to soczewka to byłaby niżej. No i na drugi dzień wyjechałem dalej, nagrywałem z 2 godziny, przyjechałem i to samo, także zmarnowałem 2 godziny materiału. Ja byłem w innym mieście całkiem niż teraz, co jeżdżę. No i się okazało, że gdzieś, no nie wiem, czy to od starości, gdzieś się od słońca wypaliło, czy ta powłoka, która jest na tym całym szkle, ona się po prostu, no, już starła. I tego to mnie tak jakby skusiło, do tego skłoniło, żeby kupić tę kolejną kamerkę. No jak miałem kupować kamerkę znowu za 600 zł, no to bez sensu dla mnie. Bo ta kamerka jeszcze mi się do drona przyda, do Mavica. Także jedno z drugim jakby, no, się zgra fajnie. A tamto bym nagrywał cały czas, tylko powiem wam teraz tak, jak tamtą nagrywałem, tą sportową kamerką, a teraz tą nagrywam, no to po prostu nawet nie będę mówił, jaka jest różnica. Ogólnie w jakości filmu, w tej stabilizacji obrazu, możliwościami tych właśnie mikrofonów akcesoryjnych, różnych nakładanych na soczewkę tych przysłonek, po prostu jest przepaść. I dlatego ją kupiłem, no bo chciałem trochę ponagrywać jeszcze z tymi motocyklami coś. Może jak będę u paru znajomych, to ten, mówię, to jakąś MZ-kę załatwię, 251 jakąś jawę, może WS-ki jakieś coś. A może się uda coś mniejszego, jakiegoś komara. Cokolwiek, motorynkę, jak ktoś będzie miał. No i cały czas 70. Przelotówka. 6000 obrotów. No i tamta kamera też jakby, jak to powiedzieć, coś się jej z obudową stało. Ona jest cała, ale ona ma taką powłokę jakby, jak są nieraz w samochodach powłoka, na, powiedz, tam, nie wiem, na kokpicie może nie, ale tu gdzie się ma radio. Taka jest pół milimetra powłoka, czy milimetrowa powłoka, że ją można paznokciem jakby zdrapać, tak jakby guma, coś takiego. I ta guma zaczęła od słońca, ona się potopiła normalnie. I ja myślę, że to zastygnie, a kamera teraz cały czas się lepi. Jak się ją w ręce weźmie, to normalnie ona się lepi. I już mówię w końcu, no dobra, pysz, kamera swoje ponagrywała. Jak w trasie gdzieś tam jechałem w góry czy coś, to zawsze w samochodzie była. No to już mówię swoje tam, no, przeszło, także no pasowałoby coś zmienić. Patrzyłem na tego Pro inne za 1000 zł, 1500, no ale kurde, jak już brać, to brać też jest aktualnie najlepsze, tak? Bo tego się nie kupuje na rok czasu. GoPro mi się jeszcze po prostu do drona przyda. No mówię też właśnie, jak gdzieś się może wyskoczy, no bo
A może motorkiem się wyskoczy, jak nie motorkiem, to samochodem, jak będzie czas, bo to wiadomo, teraz mam urlopu troszkę, no ale ten urlop też jest taki, że w domu sobie robię różne remonty takie, no dość takie, no, no jest tej pracy, jest. Postawiłem sobie siłownię, bo ja kiedyś w latach 90. dość ostro ćwiczyłem. No ale to tam też praca na budowie później tego, no i się wreszcie zniszczyłem. Miałem zakaz, ale wracam na stare śmieci. I daję sobie dwa latka. I wracam do starej, do starego wygląda. Wygląd był kozacki. Przy moim metrze 71 przekraczałem 45 w łapie na cyklu. Tylko sobie, że teraz nie będę po prostu, no wiadomo, się obciążał tak jak ten, jak kiedyś. Tylko, no, bardziej już tak będę budował po prostu mięśnie. No i tą siłownię sobie sam postawiłem. Siłownia ma 10 albo 11 metrów kwadratowych. Jak kończyłem pracę o 15 czy 16, no to sobie siedziałem do 8, 20, 21 po prostu po pracy. Na podwórku i sobie robiłem, no, obiad na dworze, tak dalej. I w miesiąc czasu sobie postawiłem, no. Z zadaszeniem, z ociepleniem. Teraz ocieplenie robię, tak dalej. Prąd sobie podciągłem. I dlatego mówię, że nagrywać mogę, tylko że no nie zawsze, no bo mam ten urlop, ale w domu mam dużo pracy i chcę to też wykorzystać. Jakby bardziej, no... No to się bardziej opłaca zrobić coś w domu, no bo... No bo kiedy? W niedzielę będę robił? Nieźle mogę motorkiem wyjechać, tak teraz tutaj dzisiaj jadę. I dlatego właśnie, no, jest ten czas na nagrywanie. A może się ponagrywa. Jak skompletuję sprzęt, bo jeszcze pół sprzętu mi brakuje, ale to już jest zamówione. No może nagra się metamorfozę całego mojego ciała. Zobaczycie, jak działa pamięć mięśni. Bo ja w wieku 15 lat, 16, to ja już chodziłem dość ostro na siłownię. No bo mój tata miał siłownię z bratem, ćwiczyli. Tutaj miałem gdzie po prostu chodzić. Później byłem w takiej siłowni, którą przerobiliśmy na jakby... Ona jest teraz dostępna. Nie będę mówił nazwy, bo po co to reklamę robić. Kto wie, to wie. Teraz jest dostępna jako publiczna, ale też nie dla każdego. To tam byłem w zarządzie, nie wiem, z 11 lat może, ale później mi się nie chciało, bo to praca, nie praca, jakieś tam remonty w domu. I o co chodzi? Chodziło o to, że jak pracę skończyłem, mówię, sobie pójdę na siłownię. No do tej siłowni mam dosłownie 5 minut drogi. Bo bliziutko bardzo domu mam tą siłownię, to jest nasza wspólna jakby siłownia. Ja tam w latach 90. też miałem swój wkład, bo to się zrzucaliśmy na sprzęt. Sprzętu nie było, trzeba było ławki pospawać, trzeba było tam, jak nie było ławki, to trzeba było z desek zrobić. Ale wszystko na tyle porządnie, że no, do tej pory to jeszcze gdzieś tam stoi tam. Bo to już było wszystko zmieniane, ale to tam ktoś się pozabierał i no i to ma w piwnicy gdzieś tam, no wiadomo. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jak kończyłem pracę, mówię sobie, pójdę na siłownię. No i co, idę na siłownię, a tam siedzi, nie wiem, 5 dwudziestolatków na przykład i tak, 2 ćwiczyczych na telefonach siedzi. I u mnie czegoś takiego nie ma, że jedę na siłownię, będę czekał, jak 5 sobie zrobi klatkę i za pół godziny ja będę robił znowu kolejną serię. Ja wchodzę, mam napieprzać, wychodzę po godzinie, półtora i jedę do domu. No i dlatego tak się mówię, zastanowiłem z 2 latka. Może niech wyjdzie, kurde, ta pani z tego samochodu na nogach pójdzie, powiesz, po co najedzie? No kurde, pani dzwoni, bo pani nie wyhamuje, 30 na godzinę, jest zakręt. Pani nie zdąży, niech pani zwolni. Ja pierdaczy, no. Ja mi się wątek urwał z tą siłownią. I chodzi o to, że ja zawsze byłem tak nauczony do tej siłowni, bo w sumie tego brakuje. A że miałem operację kręgosłupa, miałem zakaz przez ileś tam lat. No i to już tam, powiedzmy, ten okres minął i mamy wskazaną siłownię, oczywiście basen tak samo, tylko że nie tak kiedyś, tylko że no bardziej, żeby mięśnie pleców, brzucha wzmocnić i tak dalej. No to po co ja mam gdzieś chodzić na taką siłownię, gdzieś się zapisać do miasta na przykład,
płacić jakiś tam abonament, nie wiem, ja mogę sobie w domu zrobić, tak? I mogę iść o 15, ja mogę iść o 22, no i robię to, co chcę. Do oporu, aż będzie z człowieka leciało i o to chodzi, bo jak się na siłkę jeździ, to trzeba się, no... Człowieka musi lecieć jak nie wiem, jakby na słońcu leżał z 2 godziny. Jak czegoś takiego nie ma, to jest nawet nie warto ćwiczyć. Ja tam dalej nie będziemy jechać, bo do Turku dojedziemy, ja sobie zawinę. A do Turku mi się nie chce jechać, bo jeszcze mam trasę dzisiaj. Jakieś 80 km jamaszką. Tą 600, także nie będę jeździł. No i tam siłę rękę sobie mówię, teraz ocieplam. W ciągu miesiąca mi przyjdzie chyba jeszcze reszta sprzętu, no i zaczynam, no. A ćwiczyło się praktycznie ponad pół życia. Efekty dość szybko były, no bo to takie czasy. Czasy siłowni w piwnicach, smród potu. Lata 80. plakaty wszystkich Mister Olympia. Colombo, Arnold. Jakiś tam no, Jake Carter, to może Ronnie Coleman, to już trochę później byli. Tych wszystkich innych kulturystów, no bo tam już dużo nie żyje, no bo to nie okłamujmy się, to jest sport niebezpieczny, jeśli chodzi o taką już profesjonalną kulturystykę. No i wiadomo, no to różnie z tym bywało później z tymi. Zaczynało się od białeczka, kreatynka, no i każdy wie, co było dalej. Co z tego, że efekty były, no jak to wszystko i tak, według mnie niepotrzebne. Jak tam pojedziemy, nie, tam będzie za daleko. Bo tam będziemy musieli gdzieś odbić później, nie, tam nie jadę, bo dojedziemy do Turku, to jest za daleko. Dobra. No i do tego siedziałem w domu, bo brakuje mi tego, jak miałem zakaz nawet na jazdy na rowerze. Złamałem ten zakaz, wsiadłem na rower, to myślałem, że z tego rowera spadnę. Więcej razy nie wsiadłem, no ale już teraz mogę. I dlatego chcę sobie zrobić, no bo wiadomo, no do końca życia człowiek jak jest już zniszczony, no bo to już nie okłamujmy się, ja już jestem do końca życia okaleczony. Mam pisemny zakaz dźwigania ciężkich tam przedmiotów. Ale takie dla rekreacji, żeby te wszystkie mięśnie wydobyć, które miałem kiedyś i tak będzie, bo ja nie jestem kolejną osobą, która mówi, że ona chodzi na siłownię. Nie, ja na siłownię idę po coś. Nie tak teraz, że na Facebookach relacje gym, muskle gym. I nic więcej, tylko ładne ciuszki mają i tak dalej. Nie, to nie chodzi o to. Idziesz po to, żeby były efekty. A podstawa tego to jest, żeby wiedzieć, jak odpowiednie partie mięśni ćwiczyć, w jaki sposób. Możesz brać sterydy, możesz się kłuć, możesz mieć tyłek jak sitko, nogi jak sitko, bo to wiadomo. W nogi też się wiadomo, no tam jak ktoś sam samemu, no to w nogi się robiło, domięśniowo. I możesz się kłuć, nie będziesz wiedział, jak to wszystko wygląda w praktyce, jeśli chodzi o treningi, i to się nic nie da. Tylko się przekręcić nic więcej, bo się serducho stanie. Człowiek rośnie do pewnego momentu, a później stop, no bo no wiadomo, że no, testosteron to masz w jakiejś tam ilości, no i koniec. Dlatego ludzie tam w latach 90., wczesnych 90., moda była na omę, na dekę, na wino, na teścia. Ruską metę to się mieszało, żeby to wiadomo, na przykład z omą przed wakacjami tam 2 miesiące, żeby wody nabrać, to człowiek tam tył jak balon. No ale to wszystko to tak, no tak no mówię, no to jest takie troszkę, no lepiej po to nie sięgać, tak powiem. No a ja mówię, ja tu byłem taki kat, że chodziłem na budowę po wojsku, no bo większa kasa była. Ja z budowy schodziłem, szedłem na siłownię, wyobraźcie sobie, szedłem na siłownię po 12 godzinach i dopiero do domu. Jak ja nie poszedłem jeden dzień na siłownię. No kurde, panie,
pan albo piany, albo już wiekowy, no bo troszkę tak nie bardzo go przechyliło. Jak ja nie poszedłem jeden dzień na siłownię, bo nie wiem, gdzie się pojechało, przyjechałem tak późno, że nie wiem, 11, 12, a rano trzeba wstać, to ja byłem taki wściekły na siebie, że nie byłem na siłowni, że to szkoda gadać. I po prostu mi tego brakuje. Ja miałem operację w 2016 roku. Przed operacją już nie ćwiczyłem, no bo nie mogłem nawet chodzić. Należąco do szpitala pogotowie pan parę razy mnie woziło, bo już nie chodziłem. No i miałem ten zakaz, a przez ten zakaz po prostu mi tego bardzo brakowało, no. Tej siłowni. Po prostu jak byłem od dziecka nauczony, od nastolatka, nie od dziecka. No bo ja tam przebywałem z tatą, z wujem. No to tak zostało, no. I ja mam teraz taką pamięć mięśni, że mówię, dwa latka sobie daję i już będzie widać efekty.